Na 1 kilometrze stopa biegacza wykonuje od 650 nawet do 850 kroków. Cześć, z tej strony Paweł Matner, magister fizjoterapii, trener biegania, a Ty znajdujesz się na kanale biegowym Matner Running Team. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to kliknij subskrybuj kanał, aby niczego nie przegapić. Jeżeli w trakcie filmu będziesz miał jakieś pytanie, napisz Twoje pytanie w komentarzu. A jeżeli film się będzie Tobie podobał, to zostaw łapeczkę w górze. I dzisiaj będziemy mówić oczywiście znowu o bieganiu, czyli nie wkładaj wkładek korekcyjnych do butów. Dlaczego? Trzeba tutaj doprecyzować, nie wkładaj wkładek korekcyjnych do butów z korekcją, czyli do butów, jeżeli masz wkładki korekcyjne robione na Twoją stopę, czy w ogóle jakieś tam kupiłeś, co odradzam. Trzeba robić, jeżeli robimy, zastanawiamy się nad wkładkami zapobiegającymi nadmiernej pronacji, supinacji i tak dalej, to dobierajmy je indywidualnie do naszej stopy po przeprowadzonym badaniu. Inaczej robimy sobie tylko krzywdę, nie ma to sensu. Więc jeżeli już mamy takie indywidualnie dobrane wkładki dla nas, na przykład komuś się zapada stopa do wewnątrz, czyli ma tą nadmierną pronację, no to jeszcze nie zakładamy butów dla pronatorów, albo tym bardziej dla supinatorów, bo mamy wtedy hiperkorekcję, zbyt dużo tutaj się dzieje i wtedy to nie ma racji bytów. Jeżeli mamy wkładkę korekcyjną, na przykład dla pronatorów, czyli nadmierna pronacja, nadmierne uciekanie stopy do wewnątrz, no to wtedy korzystamy z butów neutralnych. Z butów neutralnych. I tak samo w drugą stronę. Jeżeli mamy dla supinatorów, no to też neutralne buty. Pamiętajcie, żeby tutaj to skontaktować się, skonsultować z fizjoterapeutą, z dobrym trenerem, żeby nie narobić sobie krzywdy, bo czasem też się zdarzają takie przypadki, że sama wkładka nie pomaga i wtedy delikatna korekcja, buty z dla delikatnych pronatorów ma rację bytu, ale to trzeba już tutaj spojrzeć fachowym okiem, skontaktować się właśnie z fizjoterapeutą, z trenerem, żeby zobaczyć, ocenić, na ile to jest konieczne, na ile to jest potrzebne, czy to mu zaszkodzi, jak to wpłynie na program ćwiczeń, bo same wkładki nic Tobie nie dadzą. Musisz uczyć organizm pracy, uczyć układ nerwowy, włączać albo włączać, albo po prostu aktywować te mięśnie, które są osłabione, i powodują to, że Ci się stopa zapada, czy prowadzi to do różnych innych dysfunkcji. Bo wkładka to jedno, czy but dla pronatorów, supinatorów to jedno, ale najważniejsza jest Twoja praca Twoich mięśni, poprawa ruchomości, wzmocnienie siły mięśni, wytrzymałości, bo to wpływa na to, jak ta Twoja stopa pracuje. A wkładka, czy but stabilizujący, on tak naprawdę hamuje przed skutkami tego właśnie tejże niewydolności Twoich mięśni, ograniczenia ruchomości, czy jakichkolwiek dysfunkcji płynących z Twojej stopy. Bo o to tu wszystkim chodzi. A stopa to bardzo ważny element naszego łańcucha biokinematycznego. To bardzo ważny element dla biegaczy i nie tylko. Na 1 kilometrze stopa biegacza wykonuje od 650 nawet do 850 kroków. Więc zadbajcie o to, żeby ta stopa była, żeby było jej dobrze, żeby była przygotowana, wyćwiczona, żeby miała to zabezpieczenie pod postacią, czy butów z odpowiednią korekcją, czy wkładki i butów bez korekcji. I przede wszystkim ćwiczenia, nauka, aktywacja mięśni, poprawa ruchomości, bo to jest bardzo ważne, żebyście biegali bez kontuzji, ale też efektywnie wykorzystywali siłę swojej stopy, bo to właśnie ona, jako końcowy element naszego łańcucha kinematycznego, nadaje nam pęd. To się porównuje do końcówki bata, do końcówki pejcza, czy chociażby w pływaniu jest taki termin stopa malująca, gdzie ta właśnie ruchomość tej stopy odpowiada za ten pęd, tak jak na przykład u ryb czy u delfinów ten ogon właśnie, to on tak nadaje pęd, wpływa na prędkość płynięcia. I tak samo jest właśnie w bieganiu, że to właśnie ta praca, elastyczna praca naszej silnej stopy wpływa na nasz bieg, na naszą efektywność biegu, ekonomię biegu, prędkość biegu i oczywiście pojawianie się bądź nie kontuzji, no bo stopa jest pierwszym miejscem kontaktu
w podłoże. I jeżeli my już te fundamenty, czyli stopę, stawiamy źle, tak mówiąc kolokwialnie, no to wyżej też dochodzi do właśnie do kompensacji ze strony układu kostno-stawowego, z układu naszego aparatu, naszego ruchu, i układ nerwowy też to odbiera i przez to właśnie pojawiają się przeciążenie, bo mięśnie, które są przygotowane i zbudowane i stworzone do innej pracy, muszą nadrabiać i przez to pojawiają się obkurczenia tych mięśni czy chociażby różne inne dysfunkcje w naszym ciele. I powtarzając to, powtarzając cały czas, doprowadzamy właśnie do przeciążeń, do nagromadzenia się tych przeciążeń i to powoduje kontuzję, bo w biegach długodystansowych właśnie te namnażanie się tych niewłaściwych ruchów, tych przeciążeń, to właśnie powoduje kontuzję, przeciążenia w naszym organizmie. Dlatego odpowiednio dobrane wkładki do butów, podkreślam jeszcze raz, jeżeli mamy wkładki korekcyjne, to nie wkładamy ich do butów korekcyjnych, chyba że jest to powiedziane, uzgodnione z trenerem i fizjoterapeutą, plus do tego ćwiczenia, to wtedy tak, ale na własną rękę nigdy, broń Boże, bo tutaj jest bardzo dużo elementów zmiennych, które na to wpływają i o które trzeba zadbać, zanim się za to zabierzemy. Więc tak podstawowo podsumowując, wkładka to buty neutralne. Buty z korekcją bez wkładki. Jeżeli robimy wkładki, to indywidualnie po badaniu naszej stopy. Po badaniu naszej stopy. To tyle. Jeżeli materiał się Tobie podobał, to zostaw łapeczkę w górze. Jeżeli masz jakieś pytania, napisz w komentarzu, chętnie odpowiem. To tyle. Pozdrawiam. Paweł Matner. Cześć.